Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jak widzicie, przymrozek dzisiaj był. Jest godzina 8. Wyruszam na wykopki. Zobaczymy, czy pole nie przymarzło. Kolejny wypad na pole. Dzisiaj miałem kończyć tamto poletko, na którym ostatnio byłem, ale to zostało wyrobione i możliwe, że jeszcze coś się posieje na tym polu, może w tym tygodniu, więc zmiana planów nastąpiła natychmiastowa, bo pozwolenie na to pole jest do końca kwietnia, więc nie chcę znowu brać od znajomego rolnika kwita na to pole, tylko chcę to skończyć i później przeskoczyć na tamto, bo tamto nie będzie do wiosny ruszane, więc zmiana planów, ale to nic, może na tym polu coś ciekawego wyjdzie, mam nadzieję. Dobra, zaczynam poszukiwania. Mam i pierwszy fancik dzisiaj, taki oto czubeczek ołowiany. Jest i kawałek łuseczki, leżała sobie na wierzchu. I mam kolejnego konika. Ostatniego na moim wypadzie znalazłem tam mniej więcej przed tym drzewem, jakieś 300 metrów stąd. Na tamtym polu. Ten też jest dosyć fajny. Taki ołowiany koniczek. Super. Bidulek bez ogonka. Mam i kolejny czubeczek, ale widzicie, taki spłaszczony. I trafiłem jakiś guziczek. Jak widać, łóżko jest. Proszę bardzo. Ciekawe, czy coś będzie widać na tym guziku. O, niestety nic. Mam kolejny guziczek. Jak widać, łóżko jest calutkie. Zobaczymy, czy z przodu będzie coś widać na tym guziczku. Coś się zarysowuje, ale nie mogę wstępnie tego rozszyfrować. Jakiś herb chyba jest na tym guziku. Tutaj chyba jakby korona jakaś. A dalej nie jestem w stanie wam powiedzieć. Może na podsumowaniu. Tak czy tak, na butonarium będę siedział i szukał tego guzika dla was. Ale fajny. Mam pierwszą monetkę dzisiaj. Kolega Emil mówił mi, że tutaj z tej strony powinny wychodzić jakieś monetki, bo często znajdował monetki tak na wierzchu i jest 5 groszy z drugiej RP. Nie mylił się. Pozdrawiam Emila. A rocznik może uda się rozszyfrować. Troszeczkę zaklejona jest. Nie, rocznika teraz wam nie powiem. Może na podsumowaniu uda się. I znalazłem jakiegoś kalesoniaka. Jest kolejna moneta. Ciekawy jestem, co to wyszło. O, znowu grosik znalazł grosik. Jeden grosz, druga RP. Rocznik. Może będzie widoczny, tylko ta moneta jest troszeczkę w lepszym stanie. 23 rok. Super, takie monetki bardzo lubię. Jest i kolejny czubeczek. A teraz mam taki spory kawałek ołowiu. Mam kolejny czubeczek i pod samą miedzą siedziała sobie monetka. Zaraz zobaczymy, co to jest za zielony krążek. Za wiele nie widać na tej monecie. Nie jestem w stanie teraz wam powiedzieć. Może na podsumowaniu. Znalazłem coś
takiego. A to chyba zwykły ołów. Mam i kolejny czubeczek, a tymczasem taką łuseczkę znalazłem. A teraz mam kuleczkę ze szapnela. Mam kolejną monetkę. Tak mi się wydaje, że to będzie barzyneczka, ale stan opłakany. Mam kolejny guziczek. Ciekawe, czy łóżko ma. Nie zapowiada się. A niestety. Niestety jest urwane. O, i widać gorący granat na tym guziczku. Ciekawe, czy numerek jakiś jest. Chyba nie. Ja przynajmniej nie widzę. Ale fajny guzior. Proszę bardzo. Mam kolejną monetkę, tym razem coś starszego. Ale niestety nie powiem wam, co to jest. Strasznie zaklejona. Może po umyciu będzie widać, ale wątpię. Mam kolejną baratyneczkę. Stan monety nie za ciekawy. Praktycznie nic nie widać na niej. Szkoda. Jak słyszycie, straszny wiatr jest. Musiałem komin narciarski założyć na głowę, bo zmarzłem w głowę. No niestety już jest październik, to robi się zimno. Dobra, szukam dalej. Mam kolejną łuseczkę, jak widzicie, rozwalona. I znalazłem kolejną monetę, tym razem 5 zł z PRL-u. A tymczasem znalazłem pocisk od muszkietu. I jest kolejna kuleczka ze szrapnelka. Mam kolejną monetkę. To chyba będzie druga RP. Widać orzełka i rocznik 20. Chyba 23. A nominał. O, ucieka. Ucieka moneta. 2 grosze. Znalazłem kolejną monetę, tym razem 2 halery, czyli moneta austro-węgierska, rok 1914. A tymczasem taki stożek znalazłem. Pierwszy raz z takim czymś się spotykam. Ciekawe, co to mogło być? Mam kolejną monetkę. O, tutaj sobie leży. Ciekawe. O, to nie moneta. Okrągłe, ale to nie jest monetą, tylko guziczkiem, bo widać uszko. Jeszcze jakiś materiał jest na końcu tego guzika, ale czy coś widać na nim? Niestety nic. Ale dzisiaj sypię tymi guzikami jak nigdy. Kolega miał rację, że to jest dobre pole. Tyle już wyszło fancików fajnych. A teraz wyszło 20 groszy z PRL-u. Jest i kolejna łuseczka. Wiatr troszeczkę ustał. Przyjemnie jest. A tymczasem
jakiś medalik świętego jakiegoś widać. Proszę bardzo. A tutaj krzyżyk. A teraz wyszło coś takiego. Jestem na jakimś super polu, bo już kolejny guzik wychodzi. Tymczasem orzełka widać. Chyba w koronie. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy łóżko będzie. Chyba nie. Niestety jest oberwane. Taki guziczek. Słoneczko powoli zaczyna chować się za horyzontem. Prawdopodobnie dokończę tą długość i wrócę z powrotem i będzie koniec na dzisiaj. Jest i kolejna monetka. To chyba będą kopiejki. Tak, jedna kopiejka, ale stan bardzo słaby. Dobra, szukam dalej. I znów znalazłem dwa halery. Rocznik troszeczkę inny, 1897. Stan nawet ładny tej monetki. A teraz mam złotóweczkę z PRL-u, a tymczasem wyszła taka oto łódeczka od Moserka. Jak widzicie, słoneczko już schowało się za horyzontem, więc pewnie niedługo zrobi się ciemno. Ale jeszcze kopię, póki mogę. Jest i kolejna piąteczka z PRL-u. I mam kolejne 5 zł z PRL-u. Już jest coraz ciemniej. Światełka na wieży w Marczu świecą. A ja jeszcze mam nadzieję, że jedną długość pola zrobię. Mam jeszcze jedną monetkę, ale jest tak ciemno, że już nic nie widzę. Na ekranie pewnie troszeczkę jaśniej jest, to względu, że ISO jest troszeczkę podbite. Księżyc już widać na horyzoncie. Na koniec wyszła jeszcze złotóweczka z PRL-u i kilka łuseczek. I będę kończył poszukiwanie na dzisiaj. Dobra, zawijam się do domu. Jestem już w domu, to skoro śmieci z tego wypadu. Pole zostało posprzątane, a więc zapraszam na podsumowanie. Witam serdecznie na podsumowaniu, to są efekty mojego wypadu. Jak widzicie, tym razem na tym polu troszeczkę tych fantów wyszło. Zdecydowanie chyba najlepszy wypad z ostatnich, jeżeli chodzi o ilość. Przede wszystkim monet i guzików, bo wiadomo, militarki to zawsze się dużo kopie tutaj, gdzie ja jeżdżę. Ale no, to pole, na które skierował mnie kolega, to dało troszeczkę fantów. Dobra, zaczynamy podsumowanko. Od militarki łuseczki, widzicie, z większości same destrukty, czubeczki, jedna łódeczka, dwie takie rzeczy, które nie wiem, czym były i od czego to są elementy. Może ktoś z was będzie wiedział. Ja na pewno nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Jakieś kawałki o ołowiu. Ten konik fajny z ołowiu. Taki stożek, ale nadal nie wiem, co to jest. Ciekawa rzecz. Może ktoś z was wie, to niech napisze w komentarzu. Bo ja pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Kuleczki od szrapnela, pocisk muszkietowy, dwa trybiki od prawdopodobnie zegarka jakiegoś, jakaś nakrętka. I lecimy monetki, PRL-ki, monety, których nie dało się zidentyfikować, dwie baratynki, kopiejka, dwa halery w dosyć takich ładnych stanach.
trzy monetki z drugiej RP, 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy. I guziki lecimy. Dwa kalesoniaki, taki guzik, na którym niestety nic nie ma, ale z łóżkiem. Ten też posiada łóżko i jeszcze element jakiegoś materiału, ale również nic na nim nie widać. Zaczynamy najlepsze guziczki od najsłabszego. Ten guzik, tak mi się wydaje, że to polski guzik z drugiej RP, chociaż stan jego jest tragiczny i prawdopodobnie to był polski guzik wojskowy wzór 1928, ale nie jestem pewny w 100%. Za słaby stan tego guziczka jest. Lecimy dalej. Rosja carska, guzik wojskowy wzór 1857. Tak mi się wydaje, że to będzie ten guziczek. Łóżko niestety urwane, ale gorący granat to gorący granat. I na sam koniec guzik. Chyba najfajniejszy z tych wszystkich, tak mi się wydaje. Na tym guziczku widać koronę, bardzo słabo, ale widać, z 5 pałkami i chyba 2 literki K, a odnośnie drugiej to nie jestem pewny, czy to będzie C, a może T. Tak czy tak, takiego guzika na botonarium nie znalazłem. Podobne guziki były i były to guziki liberyjne. Linki do tych wszystkich guziczków dam w opisie filmu i będziecie mogli sobie porównać ten guzik. Może ktoś z Was spotkał się z takim guziczkiem, to prosiłbym o info, bo jestem ciekawy, co za guzik. Ja będę szukał nadal, może po premierze filmu wrzucę na jakieś fora zdjęcie tego guziczka, może ktoś mi coś więcej powie o nim, bo na butonarium, jak mówiłem, nie było identycznego. Jakieś mam takie szczęście ostatnio, że same takie ciekawe guziki znajduję, których tam na tej stronce bardzo fajnej nie ma. Dobra, i przechodzimy na sam koniec do medalika. Taki oto medalik. Proszę bardzo. Stan nie za super, ale również cieszy. No jak widzicie, wypad udany, dużo fantów. Spędziłem na tym polu chyba z 7 godzin z przerwą na obiad i herbatę u znajomych, więc później znowu się troszeczkę kopało aż do samego zmierzchu i efekty są jak widać. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik do Was, cześć!